wstępie gratulacje dla drużyny przeciwnej, dla Polfarmy, trenera Bubicewicza. Zasłużenie wygrali. Myślę, że troszeczkę może za duża ta ilość, ta duża różnica, bo tak z przebiegu całego meczu nie wydaje mi się, żebyśmy na to zasłużyli, natomiast no, taka jest koszykówka. Przegraliśmy dwa takie fragmenty w drugiej połowie, jeden chyba 12-4 i zamknięcie meczu 13-5, czyli tak naprawdę 20 punktów różnicy w dwóch tych fragmentach. Nie potrafiliśmy już z tego się odbić. No, zasłużone zwycięstwo Polfarmy. Jeszcze raz gratulacje dla nich. Dziękuję. Dobry wieczór. Jak tak powiedziałem, moim zdaniem zasłużyliśmy na taką końcówkę. Oczywiście może to jest nasza wina, że odpuściliśmy głowę zbyt szybko. Nie możemy tak z Polfarmą grać, kiedy gramy na remisie i robimy, nie wiem, 6-5 strat pod rząd, to nie rzucając spod kosza i jest po meczu. Tak, musimy to na tym popracować i nie zrobić takich błędów na tym meczu. Dzięki. Dziękuję. No, panie trenerze, to Mata coś trochę odpowiedział, ale nie żal, no, oczywiście wszystkie argumenty były na Polfarmę, rzeczywiście zasłużenie i tak dalej, nie ma co się zgodzić, ale że tak za łatwo trochę na te plus 7 odjechali, tak, zbyt prostymi stratami, bo gdyby to było jeszcze jakoś pod presją i tak dalej, że ta łatwość była za duża. Tak, tak naprawdę. No, ma pan rację oczywiście, tutaj się pełna zgoda. Mieliśmy plan na mecz taki, żeby na pewno ograniczyć punkty Polfarmy z łatwych naszych strat. No i te dwa fragmenty, o których tam wcześniej wspominałem, które przegraliśmy 20 punktami, no to już nie było ani powrotu do obrony. Piłka podana prosto w ręce, gdzieś wkozłowana w nogi, gdzieś przy jakiejś zagrywce, przy której tak naprawdę powinniśmy szukać przerzucenia piłki na drugą stronę, natomiast my biliśmy głową w mur. No i ten fragment, co pan mówi, no to po prostu nas zabił i nie byliśmy już w stanie wrócić do meczu. Natomiast założenia, no mówię, no były takie, żeby tą piłkę jak najdłużej szanować i jeżeli coś by się nie udawało, to jeden z dwóch rozgrywających, z którymi graliśmy bardzo dużo teraz w jednym czasie, albo Dominik, albo Drew, mieli zagrać pick and roll, a nie wkozowywać piłkę, gdzie jest czterech obrońców. To po prostu nas, no, zabiło. Te straty to wynik braku sił, bo chyba do końcówka trzeciej kwarty, to już ta czwarta, tak, czyli wtedy, kiedy potencjalnie brakuje nam sił najczęściej. Może być, może naprawdę. No jest ciężko cokolwiek na ten temat powiedzieć. Wiemy, jak Polfarma te szóste zwycięstwo, też to nie jest przypadkowe, bo grają agresywnie. Dwaj wysocy, którzy wychodzą wysoko na obronę contain, czyli asekurują jakby, żeby nasz mały nie mógł zaatakować, są agresywni na tym. Natomiast za naszym małym, bądź za Mantasem, bądź za Drew, bądź za Dominikiem idzie Szenk, który jest też bardzo silnym zawodnikiem, bądź Fliger, nieustępliwy i ciężko tam jakąkolwiek przewagę wypracować jeszcze. Do tego, jak mieliśmy gdzieś otwarte rzuty, czy to 4 na 23 za 3 na naszej hali, no to bardzo słaby procent. No. Jakbyśmy nie trafiliśmy na niestety. 4 na 23 to jest 17%. A myślę, że część z tych rzutów była też w tym fragmencie, w którym oni właśnie odjechali, gdzieś później po zbiórce pobiegli do kontry, zdobyli łatwe punkty. No i to tak to wygląda, że nasze, to co Mantas tutaj powiedział, że nasze morale po prostu idzie kolosalnie w dół, tak spadamy przez wszystkie te gdzieś rzeczy, może gdzieś wokoło boiskowe, jak nam idzie, to nam idzie, jak nie idzie, no to po prostu nie mamy jakby z czego się odbić. To jeszcze pytanie, czy poszukujecie centra, albo kto poszukuje centra, tak? No, będziemy się rozglądali, natomiast ja nie wiem, jaka tutaj będzie sytuacja, jaka będzie, czy będą pieniądze na to, czy będą pieniądze na to, żeby zgłosić nowego centra, czy... Bo też nie ma sensu brać nowego, jeżeli jakieś tam pewne rzeczy nie będą uregulowane. To jest wtedy w ogóle mija się z celem, że my dobieramy zawodnika, a nie mamy na bieżącą działalność. Proszę panie trenerze, sugeruje pan, że CJ Aiken nie otrzymywał umowy? Nie, nie, ja tego nie powiedziałem wcale. Skoro wyjechał, a z tego co wiem, czy słyszałem, otrzymywał. Z tego, więc jakby jego nieobecność jest podyktowana jakimiś innymi sprawami. Tak. Ona by pieniądze na tego centra zasłużyli. Bardzo, bardzo możliwe. Natomiast no, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo z tego co wiem, to ta sprawa CJ-a się tak łatwo nie skończy, bo gdzieś jest trochę racji po stronie klubu. Pewnie gdzieś jest trochę racji po stronie zawodnika i jego agenta.
No i ta sytuacja podejrzewam, że będzie się ciągnęła trochę. I teraz też kwestia tego, mówię, no to jest to, że mamy pieniądze, ale jak do nowego zawodnika, który nie grał wcześniej w Słupsku, to musimy zapłacić kilkanaście tysięcy złotych do ligi. No i nie wiem, czy na to będzie nas stać. Drugie pytanie jest takie, zainteresował mnie Łukasz Bolarek. Jak schodził, to powiedział, zapytany przez kibica, no sezon jest długi i tak dalej. Tak sobie pomyślałem. Można tą odpowiedź jakby na dwa sposoby interpretować. Jedna na odczytanego oczywiście, ale z drugiej strony jakaś jest tej wypowiedzi mądrość, tak? Chodzi mi o to, czy teraz jest w stanie zespół i pan tak się skonsolidować, żeby wykonać jeszcze dobrą, ciężką pracę na treningach, mentalnie się wzmocnić, no bo tak, Leicester Wedding się mówi o tym trener Bontyk, że byli zaskoczeni waszą przystawą do przerwy, tak, bardzo dobrą. I bardzo liczył na to zmęczenie w drugiej części, co się mu powiodło, to dedytując ten pokry. Znaczy, to czy zespół jest w stanie się podnieść, no bo powiedzmy sobie szczerze, tak, jak ta flaga biała zostanie gdzieś tam zawieszona, to zostawmy ją w spokoju, tak, ale póki nie jest zawieszona, to chyba trzeba. Oczywiście. Pełna zgoda. Tutaj powiem tak, bo my na pewno się nie poddamy, będziemy grali z zawodnikiem. Należą się tutaj ukłony za to, że trenują, bo tak naprawdę w tym tygodniu były takie sytuacje, że mieliśmy 7 zawodników na treningu, bo Mantas gdzieś był przeziębiony, Piotrek w szpitalu gdzieś musiał pójść do lekarza. I to też ciężko nam się przygotować, tak naprawdę jak nie mamy gdzieś zaplecza, nie mamy tak jak Asseco, że 20 graczy na treningu jest i każdy chce się tam trenować. Mamy po prostu tylu ludzi w składzie, na ilu nas stać. I jeżeli my trenujemy w 7, no to tak naprawdę ciężko nam się przygotować. I gdzieś to może też być takie coś, że to jest wymierne jakby tego, że w pewnym momencie po prostu padliśmy. No i tyle, no bo nie graliśmy 5 na 5 tak naprawdę w tym tygodniu, wczoraj chwilę pograliśmy. To było wszystko, co nasze granie. Natomiast były takie sytuacje, że Mantas na treningu grał na pozycji numer 4, na pozycji silnego skrzydłowego, bo chciałem chociaż, żeby tych 6 pozostałych zawodników, a Mantas po chorobie, to żeby tych 6, którzy są, chociaż grali na swoich pozycjach. No to Mantasa ustawiliśmy na 4. No i tyle. Teraz macie 2 tygodnie, tak? Ten meczu w Wrocławiu, co też sparing w tym czasie? Nie. Tutaj nie będzie sparingu, tutaj będziemy chcieli to, co tak jak powiedziałem, jest taka pogoda. Ja też sam gdzieś odczuwam to, że to przeziębienie, gdzieś te zarazki, które latają tutaj u nas na treningach. Każdy musi się zaleczyć te mikrourazy, wszystkie choroby, żeby nas nic już później nie dotykało, żebyśmy mogli przygotować się spokojnie do tego meczu w Dąbrowie Górniczej. Nie będzie sparingu. Nie idziecie w tym meczu w Dąbrowie. Dobrze będzie, jak pojedziemy. Nie, no to już żartujemy, ale nie jedziemy. No, jedziemy normalnie jak profesjonalny zespół.